Koszykówka. A ja zdecydowanie piłka nożna. Lotek. Tak, lubimy środowisko stand-uperów, więc myślę, że chyba w tamtym kierunku byśmy chciały się udać. Gdy coś wychodzi, gdy wychodzi coś, co sobie założę, gdy wychodzi coś na boisku, chyba najbardziej. Też tak uważam. Chyba jak każda zawodniczka, chyba lubimy spędzić czas gdzieś razem i razem to poświętować. Tak, myślę, że no, spotkanie ze znajomymi, z przyjaciółmi. Nie zdradzamy rzeczy z szatni. Chyba i tak by było ciężko. Na pewno sporo nawet z naszej kadry polskiej. Myślę, że zawodniczka taka jak Kinga Achru, która jest wzorem sportowca, no to na pewno dla mnie była zawsze wzorem do naśladowania. Także chyba bym tutaj celowała. No dla mnie na pewno jeszcze wzorem była Dorota Małek. Powtórzę się, Dorota Małek. Ja chyba też powtórzę się, że Kinga Achruk, na pewno, nie wiem, Monia Kobylińska, która też jest super zawodniczką. Gram z nią od dziecka, także to na pewno. A obecnie może Chloe Bukę z mojej drużyny, która no, jest super zawodniczką i na pewno mogę ją naśladować. Raczej aktywnie, może nie tyle co aktywnie, tylko no nie lubię spać czy siedzieć cały dzień przed meczem, tylko raczej, żeby coś robić, żeby nie zamulać. Ja zdecydowanie lubię dobrze zjeść. Pomidor. Najgłupsza rzecz to by było, jakbym to powiedziała. Ola Zych. Zdecydowanie. No i Kinia Achruk, jak była tam. Jak jeszcze sprzedawała sekrety dla wtajemniczonych. Chyba właśnie sekrety są jedną z śmieszniejszych sytuacji, ale to tylko dla wtajemniczonych niestety, także zapraszamy do kadry może kiedyś. Co? Ja nie wiemy, każdy mieszka sam w pokoju, nie mam pojęcia. Ja nie. Nie wiem, Natalia Nosek. O? Też nie. Może tak być. Albo Daria Zalistowska. To zależy, czy przed wywiadem, czy nie. No tak. Myślę, że na 100% czynnym sportowcem nie będę. Ale zostanę pewnie przy sporcie, przy siłowni. Mam nadzieję, że będę szczęśliwa i będę miała szczęśliwą rodzinę. Ja jeszcze nie mam pojęcia. Nie wiem, co będzie za 2 lata, a co dopiero za 15, także... Telefon. Z internetem. Tak. I ładowarkę. Chociaż w sumie może prąd. W piłkę nożną. Ja nie mam pojęcia. Asia jest moim DJ-em. Ale ja każdej słucham, ale głównie myślę, że Beyoncé. Rodzice. Mój chłopak. Tyle. Odpoczywać, leżeć w łóżeczku, dużo spacerować, z pieskiem wychodzić. Ale chyba odpoczywać zdecydowanie. No, ja spotykać się raczej ze znajomymi. Ja też lubię. Spędzać czas z chłopakiem, no, z rodziną, ale to już trzeba mieć więcej czasu. Gdy coś nie wychodzi, gdy coś jest nie po mojej myśli, no, to, tak. To chyba tak każdy ma. Z Asią. Z Anetą. Chyba właśnie to, jak się szybko denerwuję, gdy coś nie wychodzi. No to chyba to. Czasami ciężko sobie z czymś poradzić i właśnie wtedy przychodzi chłopak, rodzina, także wtedy właśnie ich najbardziej potrzebujemy. Mhm, ale zdecydowanie, jak coś nie wychodzi. Szybkie denerwowanie się. No. Czymś wyjątkowym, czymś, co jednak nas wyróżnia spośród wszystkich zawodniczek, więc musimy to doceniać i czymś wyjątkowym. Przyjeżdżamy tutaj, żeby walczyć, żeby się pokazać. Z czymś fajnym, dodatkowym. No, takie wyróżnienie. Bez swojego psa. Bez rodziny i przyjaciół.